Witaj, Rzymyski, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na odgrycji Orbulus jako Chizen i co? W tym odcinku zapewne będziemy atakować, jak na razie chcę zdobyć sobie jeszcze trochę takich fajnych bonusów, zanim, no wiecie, już się zacznie wielka wojna z Aslanem. Trochę brzmi jakby to było z władcy, z Narni. O. To jest najlepsze, że ja zawsze Narnię jakoś tak nazywam szafą czy coś takiego, to wiecie, że pierwsza część, tylko to nie jest szafa, to jest Narnia. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No na razie to próbuję coś osiągnąć takiego ważnego. Mamy tutaj dużo, jeżeli chodzi o szpiegów. Nie wiem, jak to wygląda w naszym... Jesteśmy na piątce. Dobra, to znaczy, że jest ok. Tutaj oczywiście nie wiem, dlaczego pokazuje, że słabo jest, jak to jest armia, która kompletnie się zajmuje czymś innym. Ok, coś tutaj mamy. Rough Crane. Ok, Scavengers found nothing. Ok, to znaczy, że powinniśmy się zacząć tutaj działać, ale widzę, że kompletnie przez to, że mamy super, podoba mi się, że przez to, że trochę źle ustawiłem te dywizje, to one teraz mamy 7 dni realnie na to. Okej. Tutaj ta armia, chodzi o to, że na razie tamci nie będą szli w to. Więc jeżeli ci na razie nie chcą iść w tym kierunku, to wykorzystamy to. I to w bardzo, bardzo mocny sposób. Więc niech się tutaj wszystkie dywizje zgromadzą. My w sumie możemy włączyć to. I pytanie jest, czy mamy lotnisko nasze. Mamy lotnisko. Ale chodziło o to, że w sumie mamy samoloty. Wiem, że realnie to te samoloty to ledwo co jest, ale mamy coś. Okej. I w sumie chyba zrobiliśmy wszystko, co jest tak możliwe, aż które by ledwo coś tam by pomogło. A, dobra. Wybraliśmy wcześniej, więc to nie ma znaczenia. Więc czas na wojnę. Ostateczną wojnę z nimi. I teraz przesuwają te dywizje, co może trochę strasznie wyglądać, ale nie jest to tak straszne. To co zrobię, to tutaj rozpocznę, żeby plan nam przeglądali. Wtedy powinno nam nieco pomóc. I coś jeszcze mamy takiego, co by nam realnie pomogło? Chyba już nie. Dobra, więc teraz tylko możemy czekać na tą wojnę. Ona nie będzie najprostsza, od razu mówię. Na szczęście robiliśmy dużo przygotowań do tej wojny, więc aż tak źle nie powinno być. Oni wiedzą, że będziemy ich atakować, więc... Więc tutaj żadnego zaskoczenia to nie zrobimy na nich. Dobra, niech tak trzy dywizje powstają. W międzyczasie. No okej, mamy już. I co możemy zrobić dalej? No w sumie możemy wrócić, porobić sobie jakieś tutaj rzeczy. Możemy na przykład pierwszy czterolatkę włączyć. Oraz też możemy włączyć wojnę. Jak tylko będziemy mieć tutaj wszystko zrobione. Na razie sobie tak przychodzę i patrzę, czy coś nie można jeszcze zrobić. O, możemy na przykład ulepszyć. Tutaj już nie mamy więcej tego, więc... więc tutaj już nic nie zrobimy. Okej, więc czas wypowiedzieć wojnę. Zwijmy naszych sojuszników. I zobaczmy, jak to pójdzie. Ale na razie mamy zielone. To mi się podoba. Widzę, że dywizje specjalne, które wybudowaliśmy,
prostu robią to, co miały robić. Okej. W takim razie mega agresywnie. Chodzi o to, żebyśmy wbili się jak najdalej w ich terytorium. Bo później to będzie wojna po prostu na przeczekanie, na bunkry, na wszystko. Więc powinniśmy tutaj jak najbardziej się rozstawić. Dalej tutaj robimy statki. Najlepsze badania na wojnę. Statki. No i fabryki, no to rozstawmy tak jak uznamy je. Więc tutaj nam się... Mamy duże poletko. Więc powinniśmy sobie postawić tę. I mają stolicę dosłownie na samym końcu. Uwielbiam. Uwielbiam to, kiedy ktoś ma stolicę na samym końcu swojego państwa. Okej. Nasze dywizje stoją, co nie podoba mi się to. Oraz od razu mogę powiedzieć, że w porównaniu do innych wojen, które prowadziłem, ta jest wyjątkowo dobra. Więc to mi się podoba, że nie mam aż tak bardzo takiej wojny, która aż tak bardzo nas atakuje, że aż tak bardzo dostajemy w bęcki. Tutaj czy coś... To jest najgorsze, jakiekolwiek widziałem idea na świecie. Kto by normalny chciał tą ideę? Okej. Construction speed... No, construction speed chyba jest najlepszy. O, enklawa? Okej, bo czytam, o co chodzi z tym. Okej, czyli ktoś wysłał sygnał i to było sygnał do enklawy i ona przyleciała, tylko że chyba załatwili tamtych gości, więc... Słabo. Okej, i w Costa... Okej, dobra, czyli tutaj chodzi o to, że oni mogą dołączyć do naszej wojny. I jak na razie wygląda na to, że idzie nam bardzo, bardzo dobrze. Dobra, widzę, że tutaj dostaliśmy jakiś node. Co tutaj mamy? Unit training? Unit training. Okej, tak, możemy wysłać. Okej, powoli się nam udaje tutaj przejść. W głównej mierze dzięki dywizjom specjalnym. To jest wielki... Dobrze, że ustawiłem to. Bo wiecie, akurat ten moc jest taki, że w sumie powinieneś budować dywizje specjalne i w ogóle takie rzeczy i te sprawy. No ale... Nie czujesz tego do końca, kiedy grasz, ponieważ czujesz, jakby to były tak naprawdę dywizje, które mało co one ci dają, ale naprawdę są mocne. Tego nie potrzebujemy. Tego też nie potrzebujemy. A w ogóle zapomniałem włączyć tego. Okej, włącz się. Dobra, wyślijmy w takim razie agentów, bo widzę, że nasi agenci zostali przesłani. Okej, udało nam się okrążyć tutaj w miarę ich, co mi się podoba. Tutaj widzę, że odcięliśmy tę dywizję tutaj ledwo co zostało, więc dobrze, że jest, chociaż zgaduję, że mogą przesłać nadal. Ale póki co ładnie to wszystko wygląda. Idźmy dalej tutaj. Jakieś bonusiki dostaniemy, chociaż one nie są takie na wojnę. Okej, co my tutaj mamy? Bo oni zostali naszą marionetką. Ej, nice. Dlaczego ich liderem jest ktoś z... Oni mają własne drzewko.
Ja nawet o tym nie widziałem, że oni dostali. Dobra, kto jest z Brotherhood? Nie wiedziałem, że tutaj jest z bractwa ktoś. To brzmi, jakbym ja był w bractwie i to takie, o, nie wiedziałem, że jesteś tutaj. Ej, nie mieliśmy tego, wow. Jedno z najprostszych badań, nie mieliśmy tego. Okej, okay, więcej statków potrzebujemy. Ej, niech tutaj się powoli rozchodzą nasze jednostki. No nie, no to to jest... Wydaje wam się, że takie, że a, to jest prosta wojna, a mówię, naprawdę to jest trudna wojna, tylko mieli tą wojnę domową, co strasznie ich osłabiła. Też ja w miarę naprawdę się dobrze przygotowałem do tego, więc... Więc jak sami widzicie, to nie jest aż takie proste. Tylko na, no, miałem szczęście z tym, że dostałem te wszystkie bonusy. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy dalej te bonusy. Możemy to zrobić, co tak naprawdę nic nas, dla nas nie znaczy. O, tutaj jakaś jedna dywizja doszła. Okej, okay, mamy tą babkę. I tutaj czy coś mamy? Możemy jej local leader dać. W miarę będzie też ok. Gdy więcej dywizji może mieć. A ten dostał to, więc to też dostanie. Tutaj też mamy. W sumie nie dodawałem mu nic tutaj, więc. Więc też szkoda. Te dywizje nie mają żadnego rozkazu. Jeszcze ta spokojna muzyka. By naprawdę nic się nie działo. Okay. I te dywizje też możemy wysłać je na ten front. Czy któreś z tych dywizji? Okej, okay, o tak. Dobra, no to wszystko już jest w porządku. W ogóle dlaczego my robimy inne? Zapomniałem, że mamy decyzje do tej wojny, które pozwalają nam dostać jakieś bonusy, tylko że ta wojna jest taka spokojna, że zapomniałem o tych bonusach. Mamy coś tutaj, inwestycja w to. I czy coś tutaj mamy już? Nie, no to... No naprawdę, jesteśmy sławni z floty. Nie mamy żadnego badania zrobionego z flotą. Logika. Okej, okay, tutaj widzę, że sobie radzą. My możemy sobie zmniejszyć, nie chcemy aż tak bardzo sobie... aż tak bardzo tracić na tej wojnie. Straciliśmy 2000. Nie wezwaliśmy tych, chociaż dałem. Oni stracili 5000 i 2000 do nich. Wow. No, widać, że oni dosyć potężnie byli. Okej, okay, my tutaj już idziemy. Tutaj mamy jakieś... Tutaj minusy do tego. Tutaj musimy już atakować, ale mamy granice z tymi. Tutaj mamy Petruchico. Myślę, że najpierw tymi się zajmiemy. Ponieważ wydaje mi się, że jednak łatwiej będzie, jeżeli tych zaatakujemy. Tutaj nie wiem, o co chodzi. Oni dostają randomowo ten region. Nie wiem dlaczego. Dobra. Musimy też się obawiać, ponieważ oni mogą mieć power armor, co wiecie. W tych warunkach to jest naprawdę dosyć potężna broń. I już realnie nie mają żadnych rzeczy, więc wyślę tej dywizji na to. Już idzie na ich stolicę, powinna ją zdobyć. Coś tutaj jeszcze nie mamy? Nie, dobra, pójdziemy dalej w to. A i koniec. Pas. I bierzemy pierwszy ich flotę, która dosłownie jest nic nieznacząca. Bierzemy wszystko, dlatego że w sumie to my zdobyliśmy. I tak. Udało nam się zwyciężyć z tym wielkim wrogiem, który w ogóle się nie wydawał wielkim wrogiem. Ale teraz mamy dosyć dużo rzeczy. Więc pytanie jest, ile mamy fabryk? Mamy 13 fabryk. Mamy dosyć dużo tych militarnych, więc to co mógłbym zrobić, to po prostu jak zwykle infrastruktura. Dlaczego? A dlaczego nie?
Nie wiem, jak się przejąć te... tych, więc... w ogóle nie wiem. Jest niby puppet ledger taki specjalny, ale... czy on... czy tam mam jakieś opcje do tego, realnie? Bo zobaczcie, jest to... my tych... możemy... dać na nich podatki? Możemy zdjąć podatki? I to wszystko? Okej, okay, czyli możemy nałożyć podatki i tyle. W ogóle mamy minus 15 tysięcy, nie wiem jak to się stało. Dobra, więc... tak, tutaj wszystko mamy. Więc ja tylko sobie wyślę tutaj Kora, żeby dostać. Oraz jeszcze tutaj zmienimy sobie, czy mamy... dobra, milicję. I zrobimy sobie to. To jest najlepsze. Okej, okay, więc super świetna muzyka się włączyła. Uwielbiamy kiedyś super świetna muzyka się włącza. Na sam koniec. I mamy tutaj jakieś rzeczy. O, możemy to zrobić. Dobra. Więc jak już tutaj wszystko mamy, to możemy zacząć tutaj uzasadniać. Nie uzasadniać, tylko robić te wszystkie rzeczy. Nie masz dlaczego nie. Więc tak, kolejne to będzie niby tutaj, że przeciwko nim. Oni jak są w wojnie domowej, to nie jest jakieś bardzo trudno, żeby ich pokonać. Widzę, że chyba jedna strona została pokonana. Tak, jedna strona została pokonana. Musimy jeszcze uważać na to, żeby Meksyk, ten Meksyk, bo mamy jeszcze ten Meksyk, żeby jakoś nas nie uznał za to, że trzeba będzie, że chcą z nami nas tam, no wiecie, nas atakować, ale tutaj na pewno będziemy atakować później tych, więc zobaczymy. Nie wiem, bo tak powiecie, bo niby tutaj mamy coś takiego, ale chyba musimy uzasadnić cel wojenny przeciwko tamtym, więc to może trochę zająć. Spróbuję w takim razie pójść w to. A, nie mogę. A, bo robimy to, zapomniałem włączyć czas. Okej, okay, więc sobie tylko ominiemy. Mamy teraz mnóstwo takich w sumie dywizji. Czy możemy wyprodukować? Nie możemy wyprodukować. Możemy tej wyprodukować, a tych nie. No na tych nie będziemy produkować, oni... ej, mamy ich włączonych, że możemy zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę w takim razie zmienić? Nie. Dobra, poczekamy, bo tam będę chciał sobie pozmieniać te template'ki, bo jednak one nie są aż takie dobre. Więc dalej będziemy badać statki, dlatego że co innego mamy zrobić. Tutaj coś nam się zblokowało więcej. Mamy do Infantry Equipment bonus, podoba mi się. Albo mamy ten. Albo to jeszcze mamy. Myślę, że to zrobimy. Chociaż nie wiem, jak działa posiadanie dwóch takich ulepszeń. Okej, okay, zróbmy to w takim razie. I tam dostaliśmy trochę korów, to mi się zawsze podoba. I tutaj już nic nie możemy zrobić. Tutaj musimy być w trakcie wojny. Więc możemy w sumie tutaj spróbować. A jak mówię, to aż tak bardzo nie będzie dla nas pożyteczne, więc spróbujmy może uzasadnić cel wojenny. Mamy niby rzeki. Chcę zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy. Mamy perspektywę taką, że będziemy się bić przez rzekę. To nie jest miła perspektywa, od razu mówię. Więc by się przydało jednak coś pozmieniać. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra, na razie sobie badajmy dalej. Za chwilę będziemy cywilizowanym państwem, więc jak cywilizowane państwo, to wtedy sobie ulepszymy oczywiście. Co? Broń. To co innego może robić cywilizowane państwo? Okej. Tutaj wyślimy w takim razie to. No, jesteśmy już w takim poziomie, gdzie mamy sporo takich bonusów, takich typowych, ala takie. No, tam możesz sobie ulepszyć, jeżeli chodzi o korowanie, że wtedy szybciej nam idzie to.
No, zapewne szybciej nam pójdzie. Ale jeszcze musimy poczekać. Niby kory dostaliśmy na czymś, ale chyba na Meksyku. Więc to na razie jeszcze nic nie znaczy. Tak, balista i katapulta. A co to jest? A, skorpion. Nie wiem co to. Pytanie jest takie, czy dostaliśmy. Chyba dostaliśmy tylko na tym, co było, bo reszta tutaj dalej jest. Agent złapany, to nigdy nie jest ciekawe. Badanie nie mamy hajsu zapewne. Niech się tam tworzą nam dywizje. Tak naprawdę jedyne co możemy tylko ulepszać broń już dywizji. O i mamy te wszystkie ulepszenia. Nice. Uwielbiam posiadanie tysiąca ulepszeń teraz. To jest zawsze fajne, kiedy ma się miliard ulepszeń teraz. Więc tak, możemy zrobić to, co oznacza, że dostaniemy bonusy, jak sami widzicie, do infrastruktury. Jest to nawet fajne. Ale możemy też zdobyć sobie to, co na razie nic nie znaczy. Tego nie. Ale możemy zacząć sobie próbować tutaj pójść. I... I to wszystko. Więc, no niestety, ale jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie mamy zbytnio fajnych ulepszeń i musimy teraz tylko przyjmować ich. Więc będzie to oczekiwanie. Myślę, że kolejny odcinek po prostu zacznę, kiedy już będę atakował ich. Bo jak mówię, oni... my tutaj jakieś mamy rzeczy do nich, ale mamy problem z tym, że ci już się pojawili i są dosyć potężni. A my jeszcze aż tak bardzo nie jesteśmy potężni. Okej, w tym roku będą nie aż tak dobre plony, więc postaramy się o lepsze. Tutaj oczywiście proszą o jakieś rzeczy głupie, kto by normalnie im to dawał. Musimy mieć więcej niż 50 stabilności. Trochę słabe. Okej, w takim razie idziemy kolejny cel. I już nie musimy robić tego, bo możemy wrócić tutaj i zacząć sobie produkować. Możemy tax break for factory zrobić, bo kije. Znajdujemy kije. Okej. Tutaj jest ciekawe, ale niestety nie zrobimy tego. Wracamy sobie tutaj i budujemy dalej. Tutaj możemy support sanitation development. Nie wiem co to znaczy. Ale nasze przychody są już ogromne. Oraz też moglibyśmy zobaczyć jak to wygląda naszych tych. Mamy już 10 poziom. I mamy też jakieś rzeczy. I też mamy trochę tych. Jak wygląda u was? O, wygląda też dobrze. Ale mamy w takim razie bardzo dobre przychody. Co 2 miesiące możemy zrobić jakieś nawet dobre ulepszenie. Ale zobaczymy jeszcze sobie w przyszłości, jak to będzie. Tutaj nic nie mamy. Tutaj możemy w sumie coś zrobić. Dostaliśmy minus. Za co? Nie wiem. Dobra, zrobimy sobie to. I tak, tutaj nadal mamy to. Muszę pamiętać, żeby nie wejść w to. Okej, mamy jeszcze jakieś decyzje. Grain solicitation. Ciekawe. Dobra, widać, że ten robot naprawdę nie lubi tego drugiego. Ale mamy... mamy kupców z Hawajów. Come tell us from homeland. This choice is available because our country leader is... nawet fajne. Ale jeżeli jesteśmy to... O nie! New Cannon w płomieniach. Co się stało? Dobra, więc tutaj wysyłamy. Poćwiczcie sobie trochę. Tutaj widzę, że... ma siłę z Free Fighters. Free Fighters naprawdę idą tutaj na wojnę.
Chciałem zobaczyć sobie Hawaje, ale później takie, a nie, trochę daleko są i trudno będzie je zobaczyć. Więc nie wiem, czy to mają klejmy na siebie, czy po prostu mogą zaatakować. Chyba zaatakowali ich. No, trzeba będzie uważać. No, mamy tutaj już wszystko zrobione, możemy zrobić to, jak mówiłem, to się opłaca w różnych momentach, ale na pewno nie teraz. A tutaj to musimy kontrolować jakąś rzecz. Więc nawet nie musimy tego robić. Więc w takim razie wracamy na początek i robimy to. Nie wiem, co to dokładnie nam da, ale okej. Okay. W takim razie sprawdźmy sobie, co tutaj jest. Robiliśmy cel narodowy, no to korzystajmy z tego, jeżeli możemy. Dobra, pytanie jest takie, ile jeszcze dni? O, jeszcze jeden dzień. Dobra, więc oni myśleli sobie takie, ha, 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 oni tam nic nie mają, granice, ta, ta, ta. Nic się nie stanie, ha, ha, ha. Ale później okazało się, że tak naprawdę mieliśmy coś na granicy. Tylko udawaliśmy, że nic nie ma. Więc tak, w skrócie, wojna będzie polegała na tym, że musimy się przebić przez rzekę. To jest skrót całej wojny. A żeby to postawić, to... Dlaczego nie mogę postawić rozkazu? Przed chwilą postawiłem rozkaz. What the heck? Jeszcze ta dziwna muzyka. O, już jest. Nie wiem dosłownie, co się stało. Okej. Dajcie mi tylko ustawić te dywizje. Zmienimy też temu kolor, bo nie będzie wkurzał, kiedy mają ten sam kolor. Dobra, i tak naprawdę w następnym odcinku to wszystko zaatakujemy, ponieważ dlaczego w tym odcinku mielibyśmy to zrobić? Z wami Trachol. No to cześć.